Czy twój prawy bark jest niżej od lewego? U większości ludzi właśnie tak będzie. Możecie stanąć przed lustrem i zobaczyć sami u siebie. Zwykle jest 1 do 2 cm niżej. Często zdarza się tak, że ten prawy bark jest też bardziej wysunięty do przodu, a prawa łopatka jest bardziej odstająca od kręgosłupa. U osoby, która ma asymetrię barków, możemy również zauważyć asymetrię żeber. Lewy łuk żeber z przodu będzie odrobinkę bardziej wystający i ogólnie sztywniejszy w nacisku niż żebra po prawej stronie. Będą bardziej wklęsłe i bardziej miękkie, łatwiejsze do zapadnięcia. Zróbmy sobie też fizjoterapeutyczne testy, żeby zobaczyć, jaki jest zakres ruchomości i czy są jakieś różnice między twoimi barkami. Połóż się na plecach i zaczniemy sobie od prawego barku. Trzymając swój bark cały czas doklejony do podłoża, opuść przedramię do dołu. To pokaże nam zakres ruchomości rotacji wewnętrznej. Tutaj może on być dosyć ograniczony, zwłaszcza jeżeli prawidłowo utrzymujesz prawy bark na dole. Teraz połóż rękę i zobaczymy w lewej ręce. Obniż tak samo, trzymając bark. Z tego powinno nam wyjść, że rotacja wewnętrzna jest u osoby z prawym barkiem niższym zwykle znacznie bardziej ograniczona. Natomiast odwrotna rotacja, czyli zewnętrzna, będzie większa w prawej ręce, a mniejsza w lewym stawie ramiennym. Oprócz tego możesz u siebie sprawdzić zakres ruchomości zgięcia w ramieniu. Prawy bark, który jest niżej, powinien mieć tego zgięcia więcej. Zmierz je tak, że odwróć całą swoją rękę, tak by łokieć był blisko ciała należąco i później zacznij zginać swoje ramię. Nie pozwól łokciowi odchodzić na bok ani ręce odkręcać się i w momencie, gdy poczujesz pierwszy blok, taki dosyć subiektywny, lekki blok, zatrzymaj swoją rękę. Nie pokonuj tego oporu, ponieważ wtedy użyjesz już innych odcinków i zaczniesz kompensować ten ruch. Tak więc możesz zobaczyć, że w prawej ręce, jeżeli masz bark niżej, to zwykle będzie tego zgięcia więcej, a w lewej będzie mniej. Żeby poprawić symetrię obręczy barkowej, będziemy musieli uzyskać kilka efektów. Po pierwsze, cofniemy sobie prawy bark i podniesiemy go do góry. To jest jedno. Natomiast lewy bark musimy poćwiczyć tak, żeby mógł się bardziej opuścić, zrelaksować i by łopatka mogła tym razem po lewej oddalić się od kręgosłupa. Pracowanie tylko nad jednym często nie jest wystarczające, ponieważ drugi zawsze będzie miał tendencję do tego, żeby ten pierwszy z powrotem do tej negatywnej pozycji cofnąć. Więc i prawy, i lewy bark będą potrzebowały miłości. Pamiętajmy też o tym, że musimy zająć się klatką piersiową i tym, jak jest ułożona po każdej ze stron, ponieważ to na klatce piersiowej leżą nasze barki. Często skupiamy się tylko na barkach, a klatka piersiowa pozostaje bez w ogóle żadnej uwagi, co też nie jest często zbyt skuteczne. Tak więc będziemy pracować dużo również na naszych żebrach i oddechowo. Połóżcie się na plecach i zróbmy szybki tutorial. Na początku ustami, tak jakbyście chcieli zaparować szybę, do końca wykonajcie wydech. Do samego końca. Na samym końcu poczujecie napięcie w górnej okolicy brzucha, która ściąga wam żebra, dolne żebra do dołu. To napięcie po tym wydechu utrzymajcie i później zróbcie cichy, powolny wdech nosem. Dzięki temu przytrzymacie dolne żebra i będziecie mogli wypełnić klatkę piersiową powietrzem. Pierwszym ćwiczeniem w naszym zestawie będzie otwieranie prawej strony klatki piersiowej, żeber po prawej stronie, tak żeby podnieść ten prawy bark. Już po jednej serii tego ćwiczenia będziecie mogli poczuć konkretną różnicę i poprawę również w zakresie ruchomości. Tak więc zawsze możecie wykonać te testy z początku, żeby zobaczyć, czy to ćwiczenie dla was działa. Oprzyjcie się na swojej prawej ręce, a obie nogi ułóżcie w 90-90 mniej więcej i wychylcie się dużo na tą prawą rękę. Prawy łokieć lekko odblokowany, prawy bark wysoko. W tej pozycji już możecie poczuć, że odrobinkę prawa strona żeber się otwiera. Czuć takie rozciąganie, coś w tym stylu i to są właśnie żebra. Natomiast w tej pozycji musimy sobie jeszcze dodać oddech.
Jeszcze kilka spraw. Prawym kolanem naprzyjcie lekko na podłogę i cofnijcie je lekko do siebie. Oprócz tego lewą rękę wyciągnijcie lekko do przodu. Wykonajcie wydech do końca ustami, tak żeby całe powietrze wyszło. I teraz skupcie się na lewej stronie brzucha. Tam utrzymajcie napięcie mięśni skośnych, tak jakbyście chcieli przytrzymać lewe żebra w miejscu. A potem weźcie wdech powolutku i poczujcie, jak ten wdech idzie do prawej strony klatki i jeszcze bardziej zwiększa to rozciąganie. Wykonajcie dwie serie po około 10 oddechów i to jest ćwiczenie pierwsze. W drugim ćwiczeniu oddechowym skupimy się na tym, by nasz lewy bark mógł z kolei oddalić się troszkę od kręgosłupa i pójść do przodu. To też poprawi jego ruchomość i symetrię. By zaakcentować lewy bark podczas oddychania, musimy przyjąć pozycję na klęczkach, na czworakach i pod lewą rękę podłożyć sobie książkę bądź jakiś mały talerz na siłowni. Zrobimy znów wydech do końca, do samego końca ustami. Utrzymamy napięcie w żebrach i później robimy wdech nosem i powinniśmy poczuć z tyłu, mniej więcej pod łopatkami, mniej więcej pod okolicą łopatek, rozprężanie podczas wdechu. To rozprężanie powinno być odrobinkę jeszcze większe po lewej stronie. U niektórych z Was może być problem, żeby to jakkolwiek poczuć, a u niektórych będzie to szok, jak bardzo się tam dzieje, kiedy robicie ten wdech. Również wykonajcie jakieś dwie serie po 8-10 oddechów, za każdym razem czując rozprężanie po lewej stronie, przy lewej łopatce i potem znów możecie powtórzyć zakresy ruchomości. W lewym barku powinna poprawić się rotacja zewnętrzna po tym ćwiczeniu i ogólnie swoboda ruchu nad głowę. Ostatnie ćwiczenie będzie odrobinkę bardziej wzmacniające, ale też z oddechem. Połóżcie się na plecach i do lewej ręki weźcie taśmę i do prawej. I teraz tak, lewa ręka jest przy biodrze, lewy bark opuszczony do dołu. Natomiast prawy bark po skosie ulega odwiedzeniu, rozciągając taśmę, no przez co naturalnie aktywujemy nasze mięśnie. I tutaj zwłaszcza dolny aktum mięśnia czworobocznego, mięsień, który pozwoli tą łopatkę prawą cofnąć do tyłu. W tej pozycji cały czas rozciągamy taśmę, czujemy lekki wysiłek, nie pozwalamy lewemu barkowi pójść do góry, tylko cały czas jest opuszczony. Jesteśmy lekko bocznie zgięci na leżąco, to znaczy nie leżymy prosto, tylko lekko się zginamy, tak żeby lewy bark był niżej. I przy tym rozciągnięciu znów oddychamy. Oddychamy, wydech do końca, utrzymujemy znów po lewej stronie, jak w pierwszym ćwiczeniu, napięcie, a później przy wdechu próbujemy wziąć wdech do prawej strony klatki piersiowej i mocno ją poczuć. To ćwiczenie też wykonajcie dwie serie, około 10 oddechów. Po tych trzech ćwiczeniach Wasze zakresy ruchomości powinny być wyrównane, a barki na odrobinę bardziej zbilansowanym poziomie. Natomiast wiadomo, potrzeba troszkę czasu, żeby to utwierdzić, kilka dni, tydzień, dwa wykonywania tych ćwiczeń, żeby wszystko się bardziej zbilansowało i żeby też zmniejszyć ewentualny ból, który mogliście posiadać. Jeżeli te ćwiczenia nie dają efektu, to możliwe, że Wasza asymetria jest również związana z biodrami, co znów dosyć często występuje, ponieważ obciążamy często znacznie bardziej prawą nogę naszego ciała, co naturalnie wiąże się z tym, że nasz prawy bark jest niżej, ponieważ wtedy przysiadamy na to prawe biodro odrobinkę bardziej, ono jest też wyżej, często w zdjęciu rentgenowskim. Natomiast u większości ludzi starczy odrobinkę podziałać z barkami i to już poprawia ich stan i zakresy ruchomości. Przypomniało mi się jeszcze, spróbujcie używać więcej swoją lewą rękę na co dzień. To znaczy zwłaszcza ruchy sięgania do przodu po coś, spróbujcie wykonywać lewą ręką. Nawet sobie nie uświadamiacie, jak bardzo prawa ręka jest dominująca u większości ludzi. Zawsze, kiedy po coś sięgamy, to korzystamy z prawej ręki, utwierdzając jeszcze bardziej te naturalne dla ciała człowieka asymetrie.